Dzień dobry, Michał Kolanka, audycja Polityka w Południe. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Anna Auksel-Sekutowicz, rada miasta stołecznego Warszawy, nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam I serdecznie. Oczywiście, I oczywiście też kandydatka w tych wyborach parlamentarnych na liście Koalicji Obywatelskiej numer 17. No i pytanie myślę, że na początek jest dosyć proste. I dlaczego pani kandyduje? Na listach Koalicji Obywatelskiej w Warszawie jest wiele fantastycznych kandydatek i kandydatów, którzy reprezentują różne poglądy i różne partie, stowarzyszenia, są również osoby niezrzeszone. I dobrze by było, gdyby na tych listach również znalazły się osoby, które reprezentują poglądy stricte liberalne i reprezentują partię nowoczesna. Jestem ja, jest Katarzyna Lubnauer, natomiast ja jako jedyna jestem z samorządu warszawskiego, z nowoczesnej, w związku z czym... Myślę, że wyborcy, którzy e, u, u, lubią nowoczesną, którzy mają liberalne poglądy, zarówno światopoglądowe, jak i e, dotyczące tej wolności gospodarczej, będą mogli wybrać mnie na tej liście. I pytanie też, właśnie od razu można się zastanowić co, co z perspektywy samorządu dlaczego chce Pani zmienić samorząd na, na parlament? Samorząd na parlament dlatego, że te 4-5 w sumie lat ostatnich to chyba jeden z jedna z najtrudniejszych kadencji miasta stołecznego Warszawy. To co się wydarzyło, to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, jak e, okrada miasto stołeczne Warszawa tak naprawdę każdego warszawiaka i każdą warszawiankę z ich własnych pieniędzy. E, to było już wiadome podczas kampanii e, prezydenckiej, jak jeden e, z kandydatów powiedział, że dlaczego PiS ma sponsorować Trzaskowskiego Ale i w związku z tym było wiadomo, że ta polityka będzie bardzo nierównościowa jeżeli chodzi o miasto stołeczne, a wszystkie inne miasta i myślę, że czas odwrócić ten zły trend i przywrócić miastu stołecznemu jego godność, również tą związaną z finansowaniem. Miasto stołeczne finansuje i można powiedzieć tak, i Janosikowe, które w tym roku, w zeszłym roku miliard, 300 milionów złotych wyniosło i polski nieład, który też ograbił e, finanse miasta Stołecznego Warszawy. Był, nie, I to jest, we, to pani to pani jest bardzo trudna sytuacja. Wejdę państwu ale gdyby na przykład ktoś tutaj był z Prawa i Sprawiedliwości, to zaraz powiedziałby, no ale zaraz, y, będzie, y, będzie 3 miliardy na równe inwestycje, ważne też dla ważne, dla, ważne dla Warszawy, i też o Jasne. których mówił często i prezydent Trzaskowski, i mówią, Panie redaktorze, mówią radni. a kiedy była konferencja prasowa y, pana premiera Morawieckiego, który mówił o tych trzech miliardach? No właśnie, więc Była my czekamy na te miesięcy, kilka miesięcy temu. No właśnie, więc pieniądze na własny interes, na kampanię wyborczą Pisma od razu i potrafi je przelewać z dnia na dzień. Natomiast w Warszawie jest wszystko obiecywane, a nie ma nic. My grzecznie czekamy na te pieniądze, ale ta grzeczność powinna się już moim zdaniem prędzej czy później skończyć, dlatego że od 2019 roku prawie 10 miliardów złotych zostało w Warszawie. Warszawie w związku z różnymi inicjatywami PiSu u zabrane, a tutaj nagle ktoś nam daje 3 miliardy złotych, to uważam, że brakuje co najmniej jeszcze 7 miliardów, żeby pokryć straty budżetowe, które Prawo i Sprawiedliwość zrobiło miasta. I też o sprawy, sprawy samorządu. Co, co w Sejmie może zrobić samorządowiec? Bo nie jest pani jedyną osobą z samorządu, która kandyduje w tych wyborach do Sejmu. Najbardziej chyba, jeśli chodzi o prezydentów miast, nie, nie, nie radnych, to jest prezydent Karnowski mhm. z Sopotu, który kandyduje, kandyduje z listy gdańskiej, która też okręg, obejmuje też też Sopot. Co samorządowcy mogą, y, chcieliby robić, tak ogólnie, co, co pani też chciałaby robić y, w, 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 w Sejmie, też na rzecz stolicy. Jasne. Ym, powiem tak. Ym... Samorząd, samorząd ma swoje prawa, które w ostatnim okresie zostały scentralizowane i zostały ograniczone prawa samorządu. Natomiast na pewno pod tym względem finansowym nie tylko nie pomagamy miastom, wręcz przeciwnie, kolejne są narzucane na niego problemy, natomiast nie, są, nie idą za tym żadne finanse, chociażby budżet oświatowy. Warszawa w zeszłym roku.

ponad 5 miliardów złotych musiała wydać na, na oświatę natomiast tylko połowa z tych pieniędzy jest nam oddawana z budżetu państwa co jest bardzo bardzo niesprawiedliwe żeby oświata w Warszawie która jest na najwyższym poziomie patrząc na wszystkie statystyki z całej Polski no musiało, musi być finansowana chociażby z budżetu państwa w związku z czym my jako samorządowcy tak naprawdę najlepiej wiemy, co jest potrzebne naszym miastom, jak te miasta powinny funkcjonować e, i jak władza państwowa powinna postępować z miastami. E, niestety w Prawie i Sprawiedliwości chyba zapomniano o tym, że samorząd jest najbliżej e, ludzi e, i chcąc to wszystko centralizować, chcąc mieć cały pakiet nad, e, miast, nad miastami, bo to nie chodzi tylko o Warszawę, to są wszystkie duże miasta, tak? Począwszy od Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Poznań, Wszystkie miasta borykają się z tym samym problemem. E, I e, to jest ważne, żeby w końcu przywrócić samorząd, samorządom ich samorządność. To, to jest, y, jedna rzecz: Jelisiko, ja jeśli jest pani w Sejmie, i jeśli też y, oczywiście Koalicja Obywatelska i inne partie opozycyjne w, jakiejś, w tej czy innej koalicji rząd, rządzą, przejmują władzę, to czy, czy na przykład w ciągu pierwszych może, może nie 100 dni, ale pierwszego roku, y, aż do następnego budżetu y, samorządu. Dobrze liczę? Chyba tak. Yy, Janosikołek będzie zniesiony, czy powinno być zniesione? My na początku kadencji, jako Nowoczesna, zrobiliśmy taką akcję ogólnowarszawską. Rozdawaliśmy ulotki, robiliśmy ankietę w sieci Miliard Plus dla Warszawy i właśnie pytaliśmy Warszawianek i Warszawiaków o to, co myślą o Janosikowym. Tam była rzetelna informacja. Można było powiedzieć, że tak, jesteśmy za Janosikowym, jesteśmy przeciwko, albo też dać swoje propozycje. I proszę mi uwierzyć z tej ankiety, w której wzięło udział Ponad 2000 osób, 80-75% powiedziało, że jest za zniesieniem Janosikowego. Ja nie jestem przekonana, że to jest najlepszy pomysł, żeby całkowicie tego Janosikowego nie było, no bo jednak ta współodpowiedzialność za, za państwo powinna być wśród wszystkich, natomiast na pewno nie powinno być tak, że to Warszawa jest tym głównym płatnikiem Janosikowego, bo to, to na dziś tak to wygląda. I jeszcze jedno, żeby te pieniądze naprawdę trafiały tam, gdzie są potrzebne, a nie były pieniędzmi, które znowu sponsorują kampanię Prawa i Sprawiedliwości, bo są przekazywane tylko na te miejscowości, na te powiaty i gminy, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Druga rzecz, tak się zastanawiam, bo też to jest temat jeśli się pojawia w tej dyskusji samorządowej, jeśli chodzi o Warszawę. Też rozmawiamy o nim czasami w radiu dla Ciebie. To jest kwestia zmian w ustroju ogólnie Warszawy, stolicy Województwa, czy na przykład byłaby pani za wprowadzeniem Metropolii. Ja myślę, że to jest po części realizowane już teraz, dlatego że my, jako Miasto Stołeczne Warszawa, współpracujemy z wszystkimi miejscowościami zbliżonymi tutaj przy Warszawie. Mamy wspólne działania również i komunikacji miejskiej, ale także różnego rodzaju działania kulturalne, społeczne, w związku z czym jest to już jakoby traktowane w ten sposób. Natomiast to na pewno jest dyskusja na, na to jest dłuższa dyskusja i trzeba do tego podejść z kartką i z długopisem w ręku, żeby wszyscy byli z tego powodu zadowoleni. W sumie, w sumie, jak ja rozmawiam z samorządowcami też to przykład uwagę, że, że metropolia, metropolia górnośląska się sprawdza. Tak, to akurat prawda. Jest tam ta karta miejska, która bardzo dobrze działa i mieszkańcy są zadowoleni. Ale ja nie chciałabym podejmować decyzji w momencie, kiedy nie została ona przedyskutowana i kiedy nie mam twardych danych, że to w Warszawie też by się sprawdziło. Co do, do polityki, może przejdźmy na chwilę jeszcze do samej czystej polityki. To Jakie ma pani, ma pani wrażenia czy opinie o tych o listach w Warszawie? Bo to jest jeden z okręgów, w którym się dziennikarze siłą rzeczy przy, przyglądają. Było pewne zaskoczenie w tym roku Donald Tusk to bez zaskoczeń Po raz kolejny po powrocie do polityki Było całkiem jasne Przynajmniej ja nie miał, nigdy nie miałem innego wrażenia Że Donald Tusk wystartuje w innym okręgu Że po pierwsze, że wystartuje A, do cejmu, a po drugie, że wystartuje w innym okręgu niż warszawski Tak jak w poprzednich, poprzednich Razach A czy zaskoczyło panią to, że Jedynką w Warszawie Prawa i Sprawiedliwości Jest profesor Gliński, a nie prezes Kaczyński Szczerze mówiąc, chyba na miejscu Kaczyńskiego też bym tak zrobiła, dlatego że patrząc na to, jak słabe poparcie ma prawo i sprawiedliwość w Warszawie, chyba bym się wstydziła na jego miejscu w wyniku, który mógłby tutaj zrobić. A co do tych innych, co do innych komitetów, to też. A jak się Pani czuję z tym, że właśnie lider, były lider nowoczesnej Ryszard To też jest w Warszawie, ale w innym, nie w Koalicji Obywatelskiej, tylko w innym komitecie. Szczerze mówiąc, to bardzo się cieszę z tego powodu. Ma szansę na to, żeby zasilić ławy sejmowe i myślę, że będzie dobrze reprezentował swoje poglądy właśnie tam i zawsze będzie głosował tak, jak to było jeszcze, kiedy zakładał nowoczesną. do co, co kampanii tej parlamentarnej, to jak, jakie ma pani wrażenia po, takim, po jej prowadzeniu już przez te ładnych kilka tygodni, tak trochę właśnie z perspektywy, nie z perspektywy ogólnokrajowej, tylko właśnie z perspektywy jej prowadzenia w, 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 po prostu tutaj na poziomie Warszawy, okręgu. Co się pani rzuciło w oczy? Czy na jest, jest ta polaryzacja? Czy, czy jej nie Ze ma? Z swojej perspektywy jest... powiem, że już jestem bardzo zmęczona, a jeszcze cztery tygodnie zostały, dlatego że spotykam, sama ciężko pracuję, natomiast też spotykam swoje koleżanki i swoich kolegów na ulicy i naprawdę Koalicja Obywatelska robi wszystko, żeby przedstawiać y, y, sytuację polityczną w kraju, ale także ciężko pracują, żeby, żeby te wybory po prostu wygrać. Y, natomiast patrząc na Warszawę, myślę, że są partie, które sobie y, które nie do końca wierzą, że mogą tutaj wygrać, w związku z czym ich tak często na ulicy nie widzę y, y, i może i dobrze. A na przykład, czy w, w tych wyborach można powiedzieć, że naj, największe starcie jest właśnie wyborców liberalnych? Y, bo taka pojawiła się teza wiosną, gdy Konfederacja zaczęła notowania mieć na poziomie 14, nawet w porywach mhm. procent. Teraz ma już ma niższe, co też wiele prognozowało. Ale ci liberalni wyborcy też w naszej rozmowie się już pojawili. Czy, czy to jest tak, że, że właśnie to jest dzisiaj najważniejszy dla, jeden z ważniejszych dla Koalicji Obywatelskiej kierunków? Koalicja Obywatelska ma program, który został przedstawiony i to jest bardzo dobry program na te pierwsze 100 dni, 100 konkretów i ma na swoich listach świetne osoby, chociażby takie jak osoby reprezentujące Partię Nowoczesna, które mają liberalne poglądy i które w tych czasach dla każdej Polki i Polaków myślę, że są najważniejsze, bo reprezentujemy co najważniejsze w tym momencie, ale nie tylko prawa kobiet, ale także prawa przedsiębiorców, prawa ludzi młodych, prawa ludzi starszych, ale także myślimy o Unii Europejskiej i o naszej pozycji w Unii Europejskiej takiej, żeby ona była naprawdę silna i żebyśmy mieli realny wpływ na to, jak polityka ogólnopolska, ale także zagraniczna jest kształtowana. W związku z czym ja myślę, że te osoby, które reprezentują liberalne poglądy dzisiaj są bardzo potrzebne na te trudne czasy po tym jak Prawo i Sprawiedliwość popsuło nasz kraj pod względem i tutaj tym wewnętrznym, ale także naszych stosunków z naszymi zagranicznymi partnerami. Dzisiaj potrzebne są rządy osób, które to wszystko naprawią. Co nie będzie, od razu muszę powiedzieć, co nie będzie łatwe i na pewno tego się nie uda zrobić w przeciągu miesiąca czy dwóch, ale myślę, że taka ten, ten zapał i upór i to, co chcemy zrobić, czyli żeby naprawić to wszystko, co zostało popsute trochę zajmie, ale myślę, że jest jeszcze do zrobienia. P wspominała Pani o tych stu konkretach, tam jednym z nich flagowych propozycji jest propozycja, właśnie taka miła chyba sercu liberałów libera o poglądach liberalnych, yy, podwyższenia kwoty wolnej. Do 60 w mediach, tysięcy. W to jest przedstawiane, czy w ogóle w przekazie takim ogólnym jest przedstawiane jako, yy, jako obniżka podatków. No ale właśnie rozmawialiśmy dużo o samorządach, mhm. no i czy samorządowcy nie powinni się obawiać tej propozycji, no bo ona yy, de facto sprawia, że ich budżety yy, mogą ucierpieć, czy nie, ucierpią. Tak, o tym też rozmawialiśmy, natomiast w ogóle trzeba zmienić finansowanie samorządów i pomyśleć o tym, co zrobić, żeby te dochody miast były stałe. Naprawdę trudno jest zaplanować jakiekolwiek inwestycje, które planuje się nie na pół roku, na, na, na rok, tylko czasami na pięć lat na całe kadencje. W związku z czym musi być stały dochód i my musimy go znać tak, żeby nasza, nasze pieniądze nie były zależne od, od wahań na rynkach. Tak? W związku z czym ja myślę, że. To to wszystko jest do dopracowania, natomiast 60 tysięcy złotych to jest takie minimum, które powinno być wprowadzone. Ja bardzo dużo ostatnio rozmawiam z przedsiębiorcami. W marcu organizowałam takie spotkanie w Warszawie, Warszawa Kobiet Biznesu. Dyskutowałyśmy na temat polityki miasta, ale także i polityki tej ogólnopolskiej, no bo nie da rady rozmawiać o polityce miasta wobec przedsiębiorców bez poruszenia tematów ogólnopolskich. I to są takie postulaty, które są dla przedsiębiorczyń, ale też i dla przedsiębiorców bardzo, bardzo ważne i myślę, że właśnie tym programem wychodzimy naprzeciw ich potrzebom. Tak S samo dotyczy to składki zdrowotnej czy wsparcia kobiet w ciąży, które prowadzą swoje własne biznesy. Czyli y to nie jest tak, że samorządy. Jak rozumiem, za tym postulatem, tak jak pani mówi, tej zmiany kwoty wolnej, też idzie przebudowa systemu finansowania, czyli samorządowcy nie ucierpią. W nie tej, mogą w tej, ucierpieć, dlatego że je, jeżeli mówimy o tym, że samorządy mają prowadzić swoją politykę samorządności dotyczącą dobrego życia mieszkańców i mieszkanek swoich miast, to nie mogą cierpieć na tym finanse miast. Co do, też dygresja, pytanie, czy w 2018 roku, pamiętam, że była taka, że, że też było, było takie hasło, które jest podobne trochę do dzisiejszego jednego z hasłów Koalicji Obywatelskiej. Te wybory wygrają kobiety. Tak było w 2018 roku w wyborach samorządowych. Pamiętam właśnie też Katarzynę Lubnawer, która o tym mówiła z Barbarą Nowacką. I teraz to hasło wraca w takim. w, takim, w podobnej formie kobiety. zdwojonej albo nawet na w, strojo, w strojonej sile. Pytanie tylko, czy na przykład w dużym mieście takim jak Warszawa, w którym Koalicja Obywatelska ma wysokie poparcie, są jeszcze kobiety, które, kobiety o tych pogl poglądach właśnie liberalnych, yy, centroliberalnych, lewicowych może nawet, które można yy, przekonać. Czy to nie jest tak, że, ten, że elektorat w, te, w, w tej grupie, zwłaszcza jeśli chodzi o protesty, to wszystko się przecież yy, widzieliśmy na, na ulicach yy Warszawy, też miast na Mazowszu zresztą, nie jest już tak w takim sensie, proszę mi to słowo, wymaksowane. S są jeszcze nowe, yy, nowi wyborcy, yy, którzy mogą... No właśnie te wybory wygrać. Panie redaktorze, z mojej perspektywy jest tak, że te wszystkie akcje, które teraz się toczą, chociażby kobiety na wybory, to też jest kwestia tego, żeby te kobiety na te wybory poszły. Dlatego, że bardzo często jest tak, że kobiety po prostu pozostają w domu. Drogie panie, ja zachęcam do wzięcia udziału w wyborach. To, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło przez ostatnie lata, odebrało nam wszel wszelką godność. Począwszy od, od porodów, skończywszy na. In vitro, tabletkach antykoncepcyjnych, tabletkach dzień po. To wszystko, je, nasze protesty, które na ulicach Warszawy trwały tygodniami i w których brało udział setki tysięcy kobiet, to jest moment taki, żebyśmy pokazały, gdzie jest miejsce prawa i sprawiedliwości. Dlatego nie, nie bądźmy bierne i pójdźmy do tych wyborów. Też Prawo i sprawiedliwość, my na to kontrę. Marszałek Witek mówi, że. A pani marszałek Witek to nie powinna mówić o kobietach. Nie, no ale. Tylko chciałem zacytować, nie zdążyłem, że, no, że, że, że właśnie piekło kobiet było za, za czasów rządów Donalda Tuska, jeśli chodzi o sprawy. E, Tylko wtedy społeczne. kobiety nie wychodziły setkami tysięcy na ulicy i jakoś nie było tego, tego problemu. To za rządów prawa i sprawiedliwości powstały te wszystkie ruchy, w związku z czym chyba pani marszałek Witek powinna się odnieść właśnie chociażby do takich protestów. Co do, co do Ale te protesty są im niewygodne i są im nie na rękę, w związku z czym nigdy nawet nie będzie o tym mowy. Co do to jeszcze jedna, jedna, jeszcze jedna rzecz, rzecz, zanim wrócimy do, bezpośrednio do Warszawy. Marsz Miliona Serc, który, który serdecznie też, zapraszam. Dzisiaj też Donald Tusk rano o tym marszu mówił. Autobus przewodniczącego Tuska jest też obklejony takim, jest taki w zasadzie mobilny billboard tego marszu, między innymi. No ale pytanie, czy rzeczywiście będzie milion osób, to tak co do, co do osoby, że tak się wyraża? Ja tego akurat nie wiem, natomiast poprzedni marsz, ten czerwcowy, to był wielki sukces z koalicji obywatelskiej, ale też wszystkich partnerów, którzy wzięli w tym marszu udział. Energia, siła, zaangażowanie osób, które były podczas tego marszu, pokazywało jedno. Czas na zmiany, czas na dobrą zmianę. I tak sobie myślę, że teraz, przed tymi najważniejszymi po 1989 roku wyborami, Przyjedzie naprawdę bardzo dużo osób z całej Polski, a przynajmniej z tego co słyszę i co do mnie dociera, to naprawdę ludzie się mobilizują i to wcale nie powiązani z żadną partią polityczną, dodam. Tylko naprawdę mieszkanki i mieszkańcy całej Polski, którzy po prostu mówią dosyć. Marsz to część, część kampanii wyborczej, która zakończy się oczywiście... 15 października, ale gdzieś na horyzoncie już kolejna, już kolejna kampania hmm. wyborcza, czyli kampania samorządowa. I do, Europarlamentu. I do Euro, Europarlamentu. Kampania samorządowa w zasadzie powinna toczyć się teraz. Tak ale Prawo i Sprawiedliwość zdecydowała o jej przesunięciu. Ale swoją drogą, czy wyobraża pan sobie, że teraz trwa jeszcze kampania samorządowa? Czy dziennikarze, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, myślę, że wszyscy są, jesteśmy już przeładowani informacjami co do wyborów Samor parlamentarne, gdyby jeszcze trwa trwała jeszcze kampania samorządowa, to byłoby nam jeszcze trudniej, więc... Dziennikarzom może, by może... może tak, natomiast na pewno osobom, które te kampanie by prowadziły i miałyby jasny i realny przekaz, nie byłoby to jakimś wielkim problemem. I myślę, że mieszkańcy Polski, mieszkanki, mieszkańcy Polski, też nie mieliby z tym najmniejszego problemu, tym bardziej, że skoro potrafimy zrobić referendum razem z wyborami parlamentarnymi, to też nie byłoby problemu, żeby przeprowadzić za chwilę e, wybory samorządowe. No, Prawo i sprawiedliwość robi takie wybory, jakie im się podobają i e, na jakie mają pomysł, więc e, akurat te wybory samorządowe im w tym okresie nie, pa, nie pasowały. W związku z czym przełożyli te, ten termin. Szkoda, że nie przełożyli terminu referendum. Co do referendum, to jeszcze będziemy pewnie do niego do niego wracać, ale co do samych wyborów samorządowych i tych i rzeczy, które dzieją się w Warszawie, jakby. Co, co pani zdaniem będzie takim najważniejszym, najważniejszą rzeczą, sprawą, która stała się lub miała miejsce inwestycją przez tę ostatnią kadencję, która zaczęła się, tak jak mówiłem, w 2018 roku, gdy świat był też trochę inny niż jest dzisiaj? To prawda. Świat był zdecydowanie inny i sytuacja miasta stołecznego też była inna. Natomiast ja myślę, że tym podstawową e, przesłanką to będą fundusze z KPO, które do nas nie spływają, a które na pewno by nam bardzo pomogły. Bez tych pieniędzy nie jesteśmy w stanie myśleć o kolejnych wielkich inwestycjach. Podkreślam słowo wielkich, jak chociażby rozwój komunikacji miejskiej, e, a w tym najbardziej metra. E, bez tych pieniędzy nie ma szans na, na jakikolwiek... Rozwój, a nie spodziewam się, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, nie daj Bóg, dojdzie do władzy, to że te pieniądze będą. Więc miasta będą jeszcze bardziej te przynajmniej takie duże i w tym miasto stołeczne, będzie skazane na łaskę i niełaskę Pana. Ale tak, a co do tych inwestycji, to jeszcze na przykład Muzeum Sztuki nowoczesnej, czy w tym roku była debata dosyć duża o tym, o tym muzeum. No, jeszcze nie działa w, w pełni. Jest, Rozumiem. Rośnie pięknie. Rośnie pięknie, ale jest no, w fazie finalizacji. Tak jest. E... I cały teren ale koło niego to, to będzie naprawdę wyjątkowe miejsce na mapie stolicy. Uważa pani, że się zaklimatyzuje w, w, w mieście? Bo ta debata była taka dosyć ostra. Tak, oczywiście, dlatego, że wszystkie takie rzeczy y, wymagają debaty i, i, i są łatwe, że tak powiem, do debatowania. Natomiast y, ja myślę, że jak już to wszystko będzie oddane, cały ten teren i przestrzeń koło Pałacu Kultury, koło właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, y, kiedy plac, defilad będzie pięknie zielony z ławeczkami y, i przyjdzie kolejna wiosna, to mieszkanki i mieszkańcy Warszawy docenią potencjał tego miejsca i będą chętnie z niego korzystali. Takie muzeum jest potrzebne w Warszawie, w stolicy, żeby móc realizować tą swoją kulturalną część. A myśli, spodziewa się Pani na koniec zupełnie, czy, czy Rafał Czaskowski będzie kandydował ponownie na prezydenta Warszawy? Ja mam taką nadzieję. O tym, jak będzie, będziemy mówić w przyszłości, tak samo jak o kampanii parlamentarnej, oczywiście o samorządowej też. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Anna auksel Sakutowicz, randa Miasta Stołecznego Warszawy z i kandydatka z listy Koalicji Obywatelskiej nr 17 na liście Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Dziękuję, dziękuję bardzo. pięknie. Dziękuję.